Nie gadaj, że oni mnie tam zabierają! Znowu jest ta dziwna aura! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Piękny nowy dzień! O, jak słoneczko świeci, tutaj moje świneczki, tutaj moje kurde fontanna, piękna sprawa. To jest dzień, w którym pójdę na przygodę, ale przed tym trzeba się przygotować, bo w sumie, no, trzeba by było zabrać trochę itemów, a że zrobiłem sobie itemy, to je po prostu wszystkie wezmę. O, w ten sposób, jakiś budulec też się przyda, ubiorę sobie tutaj elegancko, o, jeszcze sobie może tutaj szybko, o, właśnie w ten sposób poukładam te masy i jeszcze zejdziemy sobie szybko na dół, żeby zobaczyć, czy aby na pewno wszystko w porządku z moim domem, bo jakby nie patrzeć, zostawię mój dom na parę dobrych dni. Właśnie, muszę sobie zrobić łódkę, dobra, póki jestem w magazynie, to zrobimy sobie łódkę, tylko, gdzie ja mam crafting? Dobra, idziemy na górę, bo na górze jest crafting, więc zrobię sobie tutaj łódeczkę, bo tak jak wcześniej mówiłem, idę na przygodę i będzie super ansko. Jeszcze się upewnię tylko, czy na górze wszystko w porządku. Tak, wszystko jest w porządku, ale mamy piękny dzień, dobra, okej, okay. Jeszcze może się pożegnam z moimi zwierzątkami. O, jak tutaj pięknie, muszę to zciąć w końcu, bo trochę to zarosło, jakby nie patrzeć, więc no, na razie świnki, idę na przygodę, będę niedługo, jak wrócę, to was nakarmię. Jeszcze teraz szybko do owieczek. O, i moje owieczki, kochane, do was też wrócę. Jeszcze nie wiem kiedy, bo nie wiem na jak długo mnie nie będzie, bo nie wiadomo, co dzisiaj znajdę. Myślę, że wszystkie przedmioty potrzebne na naszą podróż mam, więc po prostu idziemy przed siebie. Z tego, co kojarzę, to tam była właśnie woda i właśnie tą wodą sobie popłyniemy siną w dal, naszą elegancką łódką. Kurczę, szkoda mi zostawiać mój piękny dom, ale nie mam wyboru, trzeba coś tutaj robić w tym Minecrafcie. O, jaka tutaj świnka ładna, to też nam się przyda, bo jakby nie patrzeć, o tak, mięsa nigdy zbyt wiele. Co jest? Co tam jest w oddali? Czy tam coś się pali? Ej, o co chodzi? Nie wiem, czy powinienem tam iść, ale jakaś dziwna moc przekonywania i mojej ciekawości mnie tam przyciąga. Tam ewidentnie coś płonie i jest masa ironu. A tutaj chciałem właśnie płynąć tą wodą, ale... Okej, dobra, może po prostu podejdę i zobaczę. Może to nic takiego, może po prostu coś się wygenerowało dziwnego, albo coś spadło z nieba? To jest też bardzo prawdopodobne. Jakby nie patrzeć, mamy tutaj masę ognia i jakieś zielone szkło. To wygląda, jakby rozbił się tutaj jakiś statek. Ale nie jestem pewny... Co jest? Co? Czy to jest UFO? UFO w Minecrafcie? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O co chodzi? Co robi UFO na moim świecie? Czy oni mnie widzą? Wygląda, jakby mnie nie widzieli. Ej, oni chyba między sobą coś rozmawiają. O co chodzi? Ej, co jest? Ciekawe, o czym rozmawiają. Wyglądają, jakby się tutaj rozbili i jakby tym statkiem uderzyli w ziemię, ale nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale naprawdę bardzo się boję. Bardzo się boję. A gdzie oni idą? Ej, ich... Oni gdzieś poszli! Oni gdzieś poszli! Czy powinienem się tam zakraść i zobaczyć, co tam się znajduje? Bardzo mnie korci, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, lotto. Życie ma się jedno. Co jest? Co to jakaś dziwna aura? Czy wy to widzicie? Wow, wow. Ej, i to tak z nieba tutaj leci. Czy to mnie nie zabije? Bo to wygląda jak jakiś gaz, albo nie wiem co, ale to wygląda strasznie. Dobra, podejdźmy sobie bliżej. Mamy tutaj bloki ironu. I mamy zielone szyby, ale co tutaj jest na dole? Tak, to jest jakiś słup z to jest jakaś antena! To jest słup z wielką anteną! Co jest? O nie, o nie, o nie, oni wyszli! Co ja mam teraz robić? Co ja mam teraz robić? Ej, bo oni rozmawiają między sobą!
rozmawiają między sobą. O nie, to jest naprawdę UFO. To jest naprawdę UFO. Co ja powinienem teraz zrobić? Marcin, myśl. Czy po prostu zacznę o nie, on podchodzi. O nie, oni mnie gonią. Oni chcą mi coś zrobić. Bardzo źle. Tego nie miałem w planach. Miało być dzisiaj super. Miała być elegancka przygoda, a goni mnie UFO. Co się tu dzieje? Jak to jest możliwe, że UFO jest na moim świecie? Co? Dobra, ej, musimy wracać szybko do domu. Mam nadzieję, że do mojego domku nie wejdą. Oby tak było, bo będzie naprawdę mega słabo. Co prawda mam dobre itemy, ale to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby walczyć z UFO. O nie, i w ogóle robi się noc, zachodzi słońce, ej. Czy UFO stało się niewidzialne? Ja nigdzie ich nie widzę. Zniknęli. Ale czyżby przez słońce? Dobra, i tak musimy wrócić do domu, bo ta sytuacja była arcydziwna. I w dodatku robi się noc, więc jest dosyć niebezpiecznie. Dobrze by było się schować właśnie w moim domku. Szkoda, że nie mam na takie okazje żadnego bunkru, bo to by było naprawdę mega przydatne. Huh. Czuję się tutaj nawet bezpiecznie, ale wychodzi księżyc. Ale nie wiem, czy oni zaraz z której strony mnie tutaj nie napadną. Ich była trójka. A, tutaj nie mam na strychu okien, więc tutaj nie zobaczę. Bardzo dziwna sytuacja. Będę musiał teraz stać cały czas w oknie i patrzeć, czy oni nie nadchodzą. Jestem przygotowany na takie okazje, bo mam cały diamentowy set, ale wie... Co jest? To jest UFO i on jest w moim domu. O co chodzi? Co tu się dzieje? Halo? Co jest? Dostałem efekt nudności! Efekt... Co jest? Nie mogę się ruszyć! Nie mogę nic! Co tu się dzieje? Co jest? Co się dzieje? Czemu ja idę za UFO? Czemu nie mogę... O kurde, ej, nie mogę w ogóle się ruszyć. Tak jakby coś mnie prowadziło. Co tu... Za mną też idzie UFO, co jest? O nie, gdzie ja jestem? Gdzie oni mnie prowadzą? Co to jest? Czy to jest statek UFO? O nie, nie gadaj, że oni mnie tam zabierają. Znowu jest ta dziwna aura. Dziwna aura wokół mnie. O nie. Nie gadaj, że mnie zabierają do tego statku. Czy naprawdę... Ach, moja głowa. Znowu mam nudności. Ale mnie łeb boli. O nie, ej, oni mnie ewidentnie prowadzą do tego statku. Ach, moja głowa. Gdzie ja jestem? Ała. Ała, ej, co tu się dzieje? O, moja głowa, gdzie ja jestem? O nie, tutaj jest UFO. Gdzie oni mnie wzięli? Co tu się dzieje? Co się dzieje z moją głową? O nie, wszędzie jest zielono. Czy ja jestem na statku UFO? O co chodzi? Ale mi łeb pęka. Czy ja mogę się... Nie mogę się ruszyć. Nie mogę nic zrobić. Ała. Co oni oni rozmawiają między sobą. Nie mam pojęcia o czym. Ich język jest jakiś inny. Niezrozumiały dla mnie. Ale dlaczego jestem... Nie mogę... Nic przede mną przecież nie ma. A nie mogę się totalnie ruszyć. Jak oni... O nie, oni podchodzą. O nie, co oni mi zrobią? Ała, mój łeb! O nie! O Jezu, mój łeb! Gdzie ja jestem? Ej, znowu jestem tym razem w nowym miejscu. Ale mi się kręci w głowie. Ej, co oni tutaj robią? Tu jest jakiś UFO, który coś... Och, odkręciło mi się w głowie. Co ten UFO robi? On robi coś tutaj, majstruje przy komputerze. Oni mnie obserwują. Halo, wypuśćcie mnie! Nie, oni nie reagują w ogóle. Gdzie ja jestem? To jest jakieś laboratorium. Patrz,
Tu są, z każdej strony są kamery. Tak jakby mnie cały czas nagrywali. Tu na dole, co to jest? To jest ten laser wielki. A tutaj na górze, tam na górze chyba byłem. Nie jestem pewien. Ale w ogóle co tutaj jest? Tu są jakieś komputery. Tutaj są jakieś wajchy. Nie wiem do czego służą, ale na pewno do złych rzeczy. Mamy tutaj jakieś dziwne przedmioty, więcej komputerów. W ogóle, co to jest za flaga? Czy ta flaga jest po prostu oznaką, że to jest UFO? Co tutaj się dzieje? Patrzcie, tutaj jeszcze więcej komputerów. No nie, o nie, i tam są jakieś mikstury. Czy oni będą na mnie eksperymentować? Nie, oby nie, tylko nie to. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ej, co jest? Co jest? Woda! Woda się pojawiła! O nie! I co się teraz stanie? Co oni robią? Co oni robią? O co chodzi? On coś majstruje dalej przy komputerze? O nie! Oni mnie obserwują! Oni mnie obserwują! O nie! Ja zginę! Ja zginę! Ja tracę życie! No nie! O nie! Czyżby to był mój ostatni żywot? Utopię się w wodzie i to jeszcze w dodatku przez UFO? No nie, to są chyba jakieś żarty. Wypuśćcie mnie stąd, halo! Halo pomocy, wypuśćcie! Wypuśćcie mnie stąd, nie!